Dzień dobry. Dzisiaj przygotujemy bardzo smaczne danie. Makaron z bobem i pesto. Tutaj wrzuciłam bób do wody i będziemy gotować do miękkości. Opakowanie bobu. Tak, opakowanie mrożonego bobu, czy tam pół kilo, jak ktoś ma świeży. 30 deko boczku wędzonego pokrojonego w kostkę smażymy. A no do jakiej, do ile smażymy? Na chrupko. Jest szczeka. Boczek jest już ładnie usmażony, jak widać. I bób też jest ugotowany na miękko. W osolonej wodzie. Na końcu sól dosypałam pod koniec. I w tej samej wodzie po bobie ja gotuję zawsze makaron, żeby przejął jeszcze smak tego bobu, ten makaron. Także teraz doprowadzam do wrzenia tą wodę i wrzucę makaron. Ja będę gotowała świderki. A czyli to już odstawiłaś to? Tak. Na bok. I w tej wodzie makaron? Tak. Po bobie. I ten tłuszcz ja zaraz odcedzę, żeby tłuszczu nie było. Czyli wrzucamy makaron. Świderki. Teraz słoiczek pesto genovese, zielone. A gdzieś to chyba w markecie? To chyba jest Sottile Gusto, przypuszczam, że z Biedronki. Czyli w różnych marketach. Są w Biedronce, w Netto, w Lidlu, chyba na pewno też. Dajemy to pesto. I mieszamy z naszym boczkiem i bobem. I do tego damy makaron. Ale tutaj ty żeś już wsypała beze mnie. No, wrzuciłam bób do boczku. Do boczku i teraz to pesto i mieszasz. Tak. I do tego damy makaron. No właśnie. Makaron jaki? Świderki gotuję, już mówiłam. A tutaj się gotują świderki w tej samej wodzie po bobie. Wrzucamy do patelni i mieszamy. Ugotowany makaron. Mieszamy i jemy. Tak? Nie trzeba nawet nic doprawiać, znaczy się solą, tak? Ani no woda z solą musi być, makaron w solonej wodzie gotujemy. Boczek jest słony, pesto też jest słony. I to jest porcja, no tak na moje oko, zależy kto ile je. 3-4 osoby. 3-4, a my jesteśmy we dwie. No to najwyżej zostanie. Jesteśmy wielkimi żarłokami. I gotowe. Tak? Nakładamy. I smacznego.